I ja przypomnę tylko, jaka była geneza, bo nie wszyscy może słyszeli, Basi jeszcze wtedy nie było, a ja wspomniałem nasze, ci, którzy przychodzą cyklicznie na spotkania z Saints, to pamiętają, że Adam Bernacki we wrześniu mówił o tym, że systemy premiowe oparte o wysokie prowizje to już jest historia. To był wrzesień. W październiku Basia mówiła na Saints Angels właśnie o tym, że dosyć spore, także jesteś zwolennikiem systemów takich premiowych, które dają wysokie prowizje, bo zachęcają i w swoim biznesie właśnie z takiego systemu korzystasz. Po czym w listopadzie Wojtek Telęga powiedział, że on z kolei to ma inny pomysł i według niego, z jego doświadczeń, czy w Bonier Polska, czy wcześniej w Wolters Kluwer, tak, to działało trochę inaczej. Więc teraz chciałbym, żebyście tak może odnieśli się trochę do tego. Adam, może zaczniemy, damy chwilę Basi odpocząć. Powiedz, Adam, jakie jest twoje podejście do systemów premiowych? Jak one dzisiaj powinny wyglądać? Czy to jest w ogóle interesujący temat dla państwa? Zaczynam od tego pytania, bo to wcale nie jest, odpowiedź na to nie jest taka prosta. Moim zdaniem systemy wynagradzania to nie jest coś, co można rozpatrywać w oderwaniu od całego systemu zarządzania. I od tego chciałbym odeprzeć. Moją ideę podziału sprzedaży na świat transakcyjny i doradczy państwo czujecie. Ja w ogóle mam wrażenie, że Marcin tutaj za wszelką cenę chce znaleźć konflikt, żeby było atrakcyjne i kontrowersyjne. Ale lubię się przyglądać, jak się coś dzieje. I mam głębokie wrażenie, że tego konfliktu nie ma mimo wszystko. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że dział sprzedaży powinien być taki, jaka jest strategia firmy. Jeżeli firma ma produkty do sprzedaży transakcyjnej, to powinna sprzedawać ilością. Czyli mam atrakcyjny produkt i chcę o tym produkcie całemu światu jak najszybciej i jak w najszerszym zakresie opowiedzieć. I wtedy mogę się zastanowić, co promuje aktywność w postaci częstotliwości. Czyli zmuszę cię, człowieku, nie chce ci się strasznie, ale jak przychodzisz do tej roboty, to znajdź jakiś sens, dla którego wykonasz te 50, 100, a u Basi 300 telefonów. Jeszcze masz 30 sekund na każdy, nie? Jeszcze masz, brawo. Jeszcze masz 30 sekund na każdy. I w takim, szanowni państwo, systemie, gdzie ja chcę promować ilość, a z tej ilości, nieważne jak ona się odbywa, coś wynika, to oczywiście wszelkie narzędzia, ja to nazywam jednak represji, będą działały. I w przypadku wynagrodzenia nie działa wynagrodzenie, działa zagrożenie braku wynagrodzenia. Tak? Jako czynnik motywujący. W sprzedaży doradczej ja nie mogę opierać swojej strategii sprzedaży na ilości. Muszę promować jakość. Muszę promować opiekę klienta, muszę promować skupienie na kliencie, muszę bardzo mocno promować jakość pracy z klientem, a broń Boże, nie ilość. Mogę się do tego odnieść? To ja się do tego odniosę, podam przykład, bo oczywiście totalnie się zgadzam, że wszystko jest zależne od branży, tak i jak to wygląda w branży, ale na przykład tak jak jest to u mnie w tym momencie, dlaczego ja jestem nastawiona bardzo mocno na tempo, bo jest struktura odpowiednio ułożona. Tak więc struktura jest ułożona tak, że sales, czyli sprzedaż jest odpowiedzialna za pozyskanie, następnie tak powinny zawsze sprzedaże software'owe wyglądać. Są kolejne, i w ogóle uważam, że wiele branż może się nauczyć od tego, co dzisiaj robią software'y. Są podzielone, są kolejne dwie działki, czyli kolejna działka to jest customer success, czyli dział, który odpowiedzialny jest za to, żeby ten klient jak najszybciej miał sukces w używaniu po prostu tego narzędzia i jak najszybciej miał efekty, a następnie dopiero jest customer service, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za odpowiadanie na pytania techniczne czy kwestie, które są on the go, jak ktoś już jest wdrożony i ma wyniki. Ale ten środek jest tym środkiem, który odpowiada za to, żebyś ty jako klient miał wynik. I miał wynik stosując to narzędzie, bo jak będziesz miał wynik, to będziesz z niego korzystał przez kolejne x lat, a nie tylko 2 miesiące na przykład, nie? I wtedy to ma sens? Wojtka, nie dopuścimy do głosu. Właśnie boję się, że nie zdążę nic powiedzieć. Tak, Wojtek. Jak nam czas minie. Tak to jest właśnie w świecie sprzedaży. Znaczy, ja patrzę z perspektywy potrzeby. I dlaczego mówiłem, że widzę to troszeczkę inaczej? Bo z mojej perspektywy na przykład to, za co odpowiadałem zawsze, to była zmiana i zarządzanie zmianą w organizacji. I miałem zawsze ten problem, że trafiałem do działów sprzedaży, w których dział marketingu i dział sprzedaży miał swoje odrębne cele i ciągnął wózeczek w swoją stronę. No i ja nie widzę innego rozwiązania, jeżeli, pewnie to znacie, no konflikt celów, tak? Jeżeli uspójnimy ludziom cele na poziomie tego, że to jest jeden szef, tak jak mówiłem w ciągu swojego pierwszego wystąpienia dzisiaj, to bardzo pomaga.
A jeżeli jeszcze system motywacyjny za tym idzie, czyli system, który de facto w mojej ocenie jest taką troszeczkę hybrydą, czyli że jakby podstawa jest na tyle wysoka, że jest atrakcyjna i powoduje poczucie bezpieczeństwa, bo to, co też powiedziałem w swojej prezentacji, dla mnie problemem jest to, kiedy, i też Adam przed chwilą to powiedział, handlowiec się martwi tym, że brak sukcesu jest dla niego stresem. A nieosiągnięcie sukcesu w sprzedaży jest stresem, bo on nie ma wynagrodzenia, na przykład na spłatę kredytu hipotecznego, który ma. Powoduje to, że przestaje racjonalnie myśleć i gubi gdzie tam wątek tak naprawdę w całej tej sprzedaży. Więc dla mnie kluczem jest to, żeby przy zmianie wprowadzić taki system, który jest mądry, który odpowiada na te potrzeby i łączy tak naprawdę wszystkie cele w organizacji. Dla mnie takim idealnym światem byłaby sytuacja, kiedy zaczynam firmę od zera. I tu tak jak rozmawiałem z różnymi osobami, które mają doświadczenia startupowe, to mówią, że na sam początek dobrze jest właśnie wysoka prowizja, bo to buduje to właśnie na takim świeżym rynku działanie. Ja uważam odwrotnie. Ja uważam, że chciałbym mieć właśnie firmę, którą startuję od zera, gdzie po prostu jasno wchodzimy na otwartych zasadach. Słuchajcie, takie mamy pensje, one są bardzo atrakcyjne, to jest nasz cel okresowy i od tego celu cały zespół ma bonus. To jest taki idealny świat, o którym myślę, ale rzeczywistość bywa troszeczkę inna i dlatego czasami trzeba budować różnego rodzaju hybrydy, które są pomiędzy, ale to w gruncie rzeczy mówimy trochę to samo, bardziej sposób realizacji jest inny. Bardzo się cieszę, proszę Państwa. Jesteśmy bardzo spolaryzowani mimo wszystko. Wojtek jest po środku, więc tak ani tu, ani tu. Dziękuję. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że Adam nie lubi konfliktów. Ja też chętnie to za chwilę. Nikt nie lubi konfliktów, szanowni Państwo. Ale jesteśmy lekko spolaryzowani. Ja uważam, że to są systemy demotywacyjne. Ja osobiście, może skąd to moje przekonanie, wierzę bardzo głęboko w to, że prowizja ma sens w momencie, kiedy rozwijamy działalność i chcemy sumę kosztów zrównoważyć z przychodami. Znaczy chcemy pokryć przychodami zawsze, czyli chcemy nasze koszty zawsze warunkować tym, co przychodzi do nas, nie? Czyli mieć szansę, że pokryjemy je. I wtedy płacimy ludziom w momencie, kiedy mamy szansę, że coś przynieśli. Taka była historia w ogóle systemów prowizyjnych. Jak Państwo wiecie, sprzedaż rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych dawno, dawno temu tego typu w oparciu o zewnętrznych agentów. Fuller, firma od szczotek, dawała sobie tym agentom, dawała teczkę ze szczotkami, mówiła jedź w świat i sprzedawaj, zarobisz na tym 20%. To było bardzo wygodne, być może motywujące, bo ktoś widział w tym swój sposób działania, pozostawiało to całkowicie w rękach. Tu dołożę wam jeszcze jeden aspekt do tego. Pozostawiało zarządzanie sprzedażą w rękach sprzedawcy. Jesteś moim zewnętrznym agentem, idź, masz produkt i go sprzedawaj. Jak to robisz? Wszystko jedno. Nie zrobisz, nie zarobisz. Nie zarobisz, nie będę miał kosztu, najwyżej kto inny pójdzie. To, proszę Państwa, jest w takim modelu uzasadnione, ale my w tym modelu zostaliśmy za długo. Jestem przekonany o tym, bo widzę, co się dzieje z firmami, które rezygnują z systemu prowizyjnego. Zresztą jak się głęboko... Co się dzieje? Połowa ludzi odchodzi. Ja kiedyś byłam w takiej firmie, nie będę mówiła nazwy, ale ostatnie moje doświadczenie właśnie korporacyjne było takie, że miałam podstawę całkiem dobrą, bo faktycznie chciałam być zawsze sprzedaży, mimo tego, że wcześniej robiłam inne rzeczy i poszłam właśnie do działu sprzedażowego i tam w ogóle nie było prowizji. Dla mnie było to tak dziwne. Mówię, jakim cudem może to nie być prowizji? To nawet nie jest dla mnie motywujące. Miałam zrobić swój cel, robiłam swój cel, ale nie było dla mnie w ogóle motywujące z punktu widzenia zrobienia na przykład większego celu. Nie? I na przykład często jak rekrutuję sprzedawców i jak słucham, dlaczego skądś chcą odejść na przykład, a naprawdę przeszłam już przez tysiące chyba osób, jakbym tak dobrze policzyła, nawet nie setki przez te ostatnie x lat rozmów kwalifikacyjnych. I jak słucham na przykład, co im się nie poda, bo ja się zgodzę z faktem, że pieniądze nie mogą być jedynym motywatorem, dlaczego komuś się musi chcieć. To jakby to jest 100% jakby zgody co do tego. Ale z drugiej strony, żeby ktoś miał, na przykład moi najlepsi sprzedawcy, którzy są mega za firmą całym sercem, nie tylko na poziomie, bo mam kasę, ale dbają również o inne aspekty firmy i myślą o innych aspektach firmy, bo są po prostu bardzo mocno połączeni z naszymi celami, zidentyfikują się z tym, co robimy, identyfikują się z produktem, to na przykład wiem, że najlepszych sprzedawców, które mam, to są ludzie, którzy są... Lubią gadżety, lubią sobie kupić rzeczy, lubią na coś zarobić. Na przykład mam dziewczynę, która sobie postawiła cel. Pierwszy to była bardzo młoda, jak z nami zaczęła. Pierwszy cel, który miała, to jest wyprowadzić się z domu od taty. Drugi cel, kupić nowe auto. I ona zrobiła to tak szybko, ale ona jest po prostu prosem. Ona ma cel i to nie jest tak, że myśli tylko o pieniądzach, bo ona zawsze myśli o kosztach firmy, myśli o wszystkich innych rzeczach, bo jest dobra kultura, dobrze zbudowana kultura organizacyjna, która powoduje, że nie tylko kasa jest motywatorem. I też zawsze myślimy, tak naprawdę ja dbam o to, żeby zespół rozumiał, jakie są cele firmy. To jest coś, czego nauczyłam się właśnie w jednej z korporacji, robiąc cykliczne spotkania, które są u nas co 2 tygodnie, gdzie cały zespół, cała firma
ma, rozumie, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o cel, z czym mamy wyzwanie, nad czym musimy pracować, co to dla nas oznacza, jeżeli tego nie zrealizujemy, co to oznacza, jeżeli zrealizujemy, czyli takie bardzo mocne zidentyfikowanie się po prostu z tym, gdzie ta firma jest, gdzie ona dąży, i to jest nasz teamowy zespół, to jest cel nie tylko działu sprzedaży, to jest cel wszystkich, bo na przykład u mnie dział marketingu jest tak połączony z celami sprzedaży, że oni po prostu jak w zegareczku chodzą, bo wiedzą, ile mają wygenerować leadów, patrzą na to, jak jest obliczone konwersja na poszczególnych etapach, gdzie nie jest liczona, to jest marketing, to jest sprzedaż, tylko to jest jeden proces. To jest jeden proces, który ma doprowadzić... Ważne jest to, co mówisz, że jakby fundamentem jest kultura organizacyjna. Tak. Ja mogę jeszcze powiedzieć jednym fajnym doświadczeniem, które mam, gdzie właśnie system taki standardowy, prowizyjny został zmieniony na system pracy zespołowej, gdzie jakby ta premia indywidualna została zniesiona, jest premia zespołowa i to jest naprawdę bardzo świeży case. I dostałem takiego maila, w którym padły bardzo handlowca słowa. Kiedy zeszła ze mnie presja właśnie tego patrzenia na wynik i nie przestałem myśleć o tym, że sprzedam czy nie sprzedam. Co zrobiłam przede wszystkim? To było moje najlepsze spotkanie sprzedażowe, jakie miałam, pierwsze po tym wydarzeniu. Nie zastanawiałam się nad ceną, żeby sprzedać za wszelką cenę. Dałam jakość i sprzedałam za wielokrotnie więcej niż sprzedałam wcześniej. To jest podsumowanie, które powiedział handlowiec, sam napisał. Ja mówię, pozamiatane, dokładnie o to chodzi. Więc ja myślę, że ta sama percepcja takiego mindsetu jest bardziej w nas, niż w tym, co się w rzeczywistości dzieje, bo cały czas mówią o pomaganiu, o jakości. Moim zdaniem stoi to trochę w opozycji właśnie z tym, jeżeli dajesz jakość, to sprzedaż jest pochodną. A presja bardzo często w tym przeszkadza. To ja myślę, że jeszcze tylko do tego to powiem coś, dobra? Mam jakiegoś moderatora tej dyskusji, przepraszam. Ja tutaj jestem potrzebny. Naprawdę się bardzo cieszę, jak sobie świetnie radzicie. Ja w ogóle może tutaj zejdę, bo... Ja myślę, że to jest kwestia ludzi, którzy są. Wiesz, jakby do tego trzeba dołożyć filtr po prostu człowieka. O nie, to się przerwę całkowicie. Bo na przykład jeżeli człowiek, bo na przykład dla mnie, ja zgodzę się z tym, że bardzo często ludzie wysypują sprzedaż, kiedy za bardzo chcą sprzedać. Kiedy mają taki push, jakby wchodzą i myślą o tej swojej prowizji, zamiast myśleć o człowieku. I to na przykład na co ja bardzo duży taki nacisk kładę, i mówię, ty masz się wyłączyć z myślenia o tym, że ty masz sprzedać, ty masz wejść w buty tego człowieka, kiedy z nim rozmawiasz, ty masz o nim myśleć. I kiedy ktoś jest tego nauczony, co nie jest takie łatwe w stanie do zrobienia, to wtedy jest zrealizowanie tego celu, o którym ty mówisz, ale równocześnie prowizja jest dodatkowym aspektem. Dobrze, pytanie, jak to zmienić w trakcie gry? Tutaj wchodzimy w bardzo szeroki zakres dyskusji. Dobrze, teraz głos zajmuje Adam, dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim... Lewy narożnik. Ja uważam, że tutaj mamy pewien błąd poznawczy. Wy macie świetnych ludzi, nie dlatego, że macie prowizję, bądź jej nie macie, dlatego, że jesteście świetnymi menadżerami. O, dziękuję. Jak zamknąć usta, tak? Taka mała manipulacja. Nie, to nie jest manipulacja. To nie działa. Proszę, szczególnie jak się jest dobrym menadżerem. To jednak ten Cialdini czegoś cię nauczył. Proszę Państwa, teraz uzasadnienie. Wyobraźcie sobie, że macie akwarium. I w tym akwarium macie rybki. No, z reguły w akwarium są rybki. Nie zawsze. I nagle te rybki zaczynają zdychać. I pozostają tylko te rybki, które nie zdychają. To znaczy bojowniki najczęściej. Te, które sobie tam, nawet jak jest za wysoka temperatura, pobiorą tlen z powietrza, zaczynają tam żyć i tak dalej. Kto jest odpowiedzialny za to, że tak się dzieje? Czy odpowiedzialne za to są rybki, które nie były w stanie przeżyć? Czy ktoś, kto tym akwarium zarządza? Weźcie na siebie odpowiedzialność, że to, jakie... Patty McCord, genialna osoba, która zorganizowała Netflixa, powiedziała, że nieważne, jaką masz misję, jaką masz wizję, jakie masz wartości na ścianie, ludzie widzą, jakie wartości są w twojej firmie po tym, kogo awansujesz. Jeżeli promujesz agresję, masz agresję. Zostają bojowniki. Wtedy nie musisz dbać. To jest moje uzasadnienie. Adam, pauza. To jest moje uzasadnienie. Pauza, bo to jest czas na brawa. Dla ciebie. To jest czas na brawa. Możesz powtórzyć to zdanie a propos awansowania, bo ja myślę, że tutaj na sali mamy wielu wspaniałych menedżerów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów handlowych. A ty jesteś moderatorem. To zdanie trzeba powtórzyć. Proszę Państwa, to trzeba powtórzyć, ale chciałem dokończyć to. Bo jak się umówiliśmy z Marcinem, zresztą mi się strasznie podobają spotkania z wami, bo one są wprost, a ja też lubię wprost. I tak pracuję zresztą, że tam raczej muszę z ludźmi, którzy to przeżyją. Szanowni Państwo, prowizja jest substytutem zarządzania. I jeżeli ja nie chcę zarządzać, to mam nadzieję, że ci moi ludzie zrobią coś, że będą chcieli tych pieniędzy i wtedy się zmotywują. Właściwie działy sprzedaży są chyba ostatnim takim działem, w którym się komuś płaci za to, że dobrze robi swoją robotę.
Jak spojrzycie na struktury organizacyjne firm, właściwie nie ma takiej analogicznej organizacji w żadnej firmie. Księgowości się nie płaci za brak błędów. Nawet zakupom się już nie płaci za oszczędności, bo to też tworzy bardzo wiele patologicznych zachowań. Nie ma drugiego takiego działu w organizacji. W sprzedaży ze względu na rozproszenie ludzi, rozrzucenie, chcieliśmy mieć system, który spowoduje, że mimo tego, że nie mam z nimi szansy na kontakt, będą się mobilizowali do pracy. I prowizja była substytutem zarządzania. Wy macie świetne zespoły nie dlatego, że macie bądź nie macie prowizji, tylko dlatego, że bardzo jasno określacie cele. Jesteście spójni z tym, co robicie. Nieważne, czy w jednym modelu, czy w drugim. Znaczy, ja myślę, że model tu tak naprawdę nie jest istotny. Ja myślę, że bardzo często przed myśleniem właśnie od odejścia od systemu prowizyjnego ogranicza nas strach przed tym, a strach jest tak naprawdę przed naszą niekompetencją. Jeżeli jesteśmy dobrymi menadżerami, tak jak powiedział Adam, ja wcale nie twierdzę, że my jesteśmy dobrymi menadżerami, tylko jeżeli my w swojej pracy widzimy jakby siłę oddziaływania i że potrafimy dostrzec naszych ludzi, rozmawiać z nimi, zapobiegać temu, że na przykład już mamy system bezprowizyjny, no to włącza się trochę takie myślenie, no to jak ja sobie nie będę robił mniej, to ci lepsi zrobią za mnie, ale potrafimy to wyłowić i zespół jest odpowiedzialny. Naprawdę ja sobie nie wyobrażam lepszego systemu. To, co bym dorzucił faktycznie, no to żeby zespół widział ten sens i było na te waciki, o których powiedziała Basia, to faktycznie ten bonus miesięczny, roczny, który faktycznie jest skorelowany z wynikiem całej firmy, żeby zespół się utożsamiał z tym, że jednak wiosłujemy wszyscy w jednym kierunku. To jest z mojej perspektywy ważne i myślę, że tak bym to podsumował. Pięknie. Basiu, jakoś zrepostujesz? Znaczy, ja może trochę w innym kierunku pójdę, albo bardziej rozszerzę, nie? Bo ja zawsze patrzę na, bo często na przykład ja dostaję od przedsiębiorców takich mniejszych pytania, jak ułożyć system prowizyjny. Ja mówię, to jest kwestia tego po prostu, jak po pierwsze produktu, to jest jakby pierwsza rzecz, po drugie kultury organizacyjnej, po trzecie jakie zachowanie chcesz tak naprawdę wykreować, bo to zawsze trzeba wyjść od tego, jakie chcesz mieć zachowanie w firmie i teraz jak ta prowizja ma to zachowanie tak naprawdę wyłuskać z ludzi, nie? Tak ja na to patrzę po prostu z tej perspektywy. I na tyle jakby różnych modeli czy różnych produktów, które budowaliśmy, to w każdym z tych produktów było zupełnie, może nie zupełnie, niektóre aspekty były podobne, ale niektóre aspekty były zupełnie inne. Ja akurat jestem zwolennikiem prowizji, rozumiem to, co mówisz pod kątem tego, że ludziom być może ich to bardziej motywuje albo nie myślą o tym, za ile sprzedają, ile dostaną prowizji. Ja akurat się z tym nie mogę zidentyfikować, zawsze w 100%. Zawsze uważam, że musicie robić to, czym chcecie, żeby wasza firma była. Taka jest prawda. Nie? Więc jakby jaki chcecie, żeby miała mindset myślenia, ludzi, sposób bycia. Są firmy, które są bardzo agresywne i jakoś im to idzie. Ja się nie utożsamiam z agresywnością, ale na przykład chcę mieć odpowiednią statystykę, żeby mieć odpowiednią statystykę, na przykład patrząc na czas i na przykład sprzedaż, którą robią, bo u mnie na przykład jest taka zasada, że sprzedawcy obserwują swoje statystyki codziennie i oni nie robią tego dla mnie, oni robią to dla siebie. I na przykład ja motywuję osoby, które są najlepsze, bo najlepsze osoby dostają po prostu najlepsze lidy. U mnie jest taka zasada. I dzięki temu też mogą bardzo szybko wygenerować lepszą prowizję, ale inni też chcą do tego miejsca dojść tak naprawdę. A kto to jest najlepsza osoba? Osoby, które po prostu mają dużą skuteczność rozmów, które prowadzą, nie? A udaje ci się pozyskać na przykład nowych ludzi, jeżeli widzą, że to ci najlepsi mają najlepsze lidy, to ci nowi mają jeszcze trudniej. Ale oni do tego dążą, no bo to jest na przykład ludzi, których ja wybieram, bo to też jest kwestia, jakich ludzi się wybiera, nie? I na przykład ludzi, których ja wybieram, no nie jestem jakimś łatwym pracodawcą, to trzeba sobie powiedzieć szczerze i wprost. Ale taka prawda jest, nie? Ale jakby też jestem świadoma, kogo chcę, bo na przykład ja odrzucam ludzi już bardzo dużo na rozmowie kwalifikacyjnej, bo ja chcę ludzi, którzy chcą się uczyć i ludzi, którzy wręcz proaktywnie, ja nie chcę, żeby oni pracowali u mnie kilkanaście godzin dziennie, ale chcę, żeby czas dodatkowy poza pracą poświęcali na naukę. Dostają do mnie w cholerę dużo, naprawdę cholernie dużo nauki, wiedzy, ja im swój prywatny czas poświęcam, którego normalnie w innych firmach nie widziałem, są zawsze w szoku ci sprzedawcy, bo u mnie pierwszy miesiąc sprzedawcy wygląda tak, że on ma całą masę roleplay ze mną i to jest na otwartej przestrzeni z innymi sprzedawcami. Ja cały czas go szlifuję, żeby on był coraz lepszy, jeżeli chodzi o rozmowę. I to jest tylko początkowa faza. I osoba, która jest nastawiona na naukę, która chce z tego wyciągnąć jak najwięcej, potem to już mogą robić kolejni sprzedawcy, którzy są takimi dobrymi sprzedawcami, są buddies dla nowych sprzedawców, tak? Że robią z nimi roleplay, też mają na przykład z tego tytułu jakieś dodatkowe benefity, ale oni dbają o to, żeby ten miał też wyniki, bo nie musisz ty tego robić cały czas. I w momencie, kiedy ja ten czas tej osobie poświęcę, to na przykład mam dziewczynę, która w drugim tygodniu już przyniosła x sprzedaży. Po pierwszym tygodniu wdrożenia, w drugim tygodniu, kiedy dostała słabsze lidy, na nich zrobiła już sprzedaż, w kolejnym tygodniu dostała coraz lepszych i w kolejnych jeszcze coraz lepszych. Czy zdarzyła ci się sytuacja, mamy godzinę 16, Adam, wybaczcie, mamy godzinę 16, świetna rozmowa, ale teraz mamy czas
każdy ma ostatnią minutę dla siebie, minuta końcowa dla każdego z was na to, żeby spuentować swój punkt widzenia, dlatego że będziemy powoli kończyć panel dyskusyjny. Ja wiem, że to są, przynajmniej dla mnie, ja po prostu jestem tak zasłuchany, że im nie chcę przerywać, ale pamiętajcie, że tutaj będzie jeszcze chwila i będzie przerwa, i później będzie spotkanie integracyjne. Wiem, Adam, że ty zostajesz, Wojtek, ty będziesz. Basiu, czy ty zostaniesz jeszcze chwilkę na spotkanie integracyjne? Chociaż chwilkę. Więc będziecie jeszcze mogli sobie porozmawiać. A teraz minutka dla każdego z was. Puenta. Ojej, puenta. Ja, minuta jest dla mnie bardzo mało. Dobra. To w jednym z jak miałam podsumować to, ja jestem zwolennikiem tego, żeby była prowizja. Prowizja powinna być wynikiem, powinna być dwupoziomowa, czyli po pierwsze cel całej firmy i cel poszczególnej osoby, więc powinna być od tych dwóch czynników uzależniona. Powinna być związana z tym, jakie zachowanie chcemy wykreować wśród pracownika, więc jeżeli na przykład mamy sprzedaż długoterminową, że miesiąc w miesiąc klient płaci, to na przykład część prowizji wypłacasz na początku, część później. Wszystko zależy od produktu, czyli dopasowujesz do produktu, do zachowania, które chcesz u pracownika, żeby było wytworzone i ja jestem zwolennikiem progowej prowizji, czyli prowizji, która im większy jest obrót, tym większe tak naprawdę pieniądze osoba może zarobić i mam to w cyklach. Czyli nie tylko dany miesiąc, bo w kolejnym miesiącu osoba może nadgonić, więc jest to w cyklach. Dobra, już się uciszam, bo będę mówiła dłużej. Okay. Dobra. No. Bardzo dziękujemy. Wojtek? Ja mogę powiedzieć tyle. Już trochę podsumowałem w poprzedniej wypowiedzi. Ja uważam, że jeżeli sprzedawanie to pomaganie, a w to wszyscy wierzymy, to mi się prowizja trochę z tym kłóci, z punktu widzenia jakby tego, co powiedzieliśmy, czyli tego osadzenia emocjonalnego człowieka, który jest w ten system wpisany. I ja mogę tylko powiedzieć, że systemy motywacyjne i w ogóle osadzenie ich w omnichannelowości, czy właśnie budowaniu sprzedaż marketing razem i tego, co musimy robić w tej chwili, żeby być konkurencyjni na rynku, to jest mój totalny konik. Jeżeli chcecie o tym pogadać dzisiaj, czy piszcie, kontakt jest, ja bardzo chętnie podejmę temat, totalnie no tylko po to, żeby poznać wasze case'y, rozwiązania, bo uważam, że to jest obszar, który naprawdę bardzo dużo może dać każdej organizacji. Super. Adam? Ja, proszę Państwa, uważam, że fajnie jest zarabiać dużo pieniędzy. No, uważam też, że pieniądze nie motywują same w sobie. Motywuje to, co one pokazują. Uważam też w kontekście tej dyskusji o prowizji, jeżeli macie w firmie sytuację, że zwiększacie wartość na przykład przekazując sobie klienta, czyli macie sytuację, w której należy przekazywać klienta między sprzedażą transakcyjną a doradczą i z powrotem. I to się nie dzieje z jakichś powodów. Jeżeli chcecie planować sprzedaż, pojawia się na rynku duża szansa, ale ludzie nie przychodzą do was z informacją, że pojawia się nowa szansa, czyli człowiek sam nie wychodzi z inicjatywą zwiększ mi target. Jeżeli macie ludzi, którzy rywalizują, a powinni współpracować, to zapomnijcie o prowizji. Musicie zmienić system, bo on jest ewidentnie niedostosowany. Jeżeli sprzedajecie ilościowo, czyli macie świetny produkt i wystarczy bardzo często o tym powtarzać światu i chcecie promować ilość, to idźcie do Basi. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki, mamy 54 sekund. Brawa wielkie dla was. Przypomnę tylko Basia Piasek, Ewenea, Wojtek Telenga, Deloitte i mamy Adama Berneckiego. Bardzo wam dziękuję. Super, że mogliśmy ze sobą porozmawiać.